Dzień dobry Państwu, Igor Jankę. Moim gościem jest pan Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu, były wicepremier, obecnie poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Piotr Gliński jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. To poważny kandydat? Znaczy, no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to mógłby być poważny kandydat, ale mam co do tego duże wątpliwości. To znaczy, kandydat opozycji nawet z dominującą rolą Prawa i Sprawiedliwości, która obecnie jest największą partią opozycyjną, mógłby mieć walor pewnej powagi, ale jeśli chodzi o pana profesora Glińskiego, to tutaj można stawiać znak zapytania, no bo to jest tak, że niezależnie od tego, kto z opozycji prawicowej czy lewicowej w pierwszej dekadzie marca w głosowaniu to konstruktywne wotum nieufności poprze, to i tak pan profesor Gliński prezesem Rady Ministrów nie zostanie. Co nie unieważnia sensu składania konstruktywnego wotum nieufności. Jego rola polityczna będzie pewnie rosła, A to nie wiadomo, wie pan. Natomiast jaki jest sens składania z góry przegranego w głosowaniu konstruktywnego wotum nieufności? Taki, że oto demonstruje się obywatelom, opinii publicznej, różnym zorganizowanym siłom politycznym, gospodarczym, społecznym, że oto tworzy się tutaj pewne skupienie siły i alternatywa. Alternatywa w takim wymiarze. Oto jest coś, co w procesie demokratycznym przy urnach wyborczych wyprze tych niedobrych i niekompetentnych ludzi, którzy teraz rządzą. Nawet jeśli nie dzisiaj, to tak, w następnych wyborach. No i z tego punktu widzenia pan profesor Gliński nie jest poważnym kandydatem, ponieważ to jest kandydat wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu 5 miesięcy, od kiedy został zaawizowany na tego premiera technicznego. Nie tylko. Ja rozumiem. Ale może z wami będzie teraz rozmawiał. Ale to będzie w ramach pewnej gry o autopromocję. To nie jest poważna polityka. Ale rozumiem, że do tej pory nie rozmawia. Na przykład pan rozmawiał z profesorem Glińskim. Znaczy, my się znamy tam nawet po imieniu jesteśmy, bo to on socjolog, ja socjolog. Jesteśmy z jednego pokolenia, ale to były jakieś przypadkowe spotkania w stołówce. Ale rozumiem, że teraz nie prowadziliście politycznych rozmów? Nic takiego nie było. Ale wie pan, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość uważa Solidarną Polskę za swego najgorszego wroga, bo to jest pewna potencjalna, nawet może rosnąca w siłę konkurencja, którą należy zabić. Z punktu widzenia PiS-u słusznie, bo to Moralnie nie oburzam. No to, że nie rozmawiali z nami, to już trudno. Ich interes polityczny tutaj rozumiem. Że nie rozmawiali z ruchem Palikota, to też jest dość zrozumiałe. Z SLD może by można rozmawiać, ale też trudno. Ale moje pytanie jest takie. A gdzie były rozmowy po to, by przedstawić to obywatelom jako poważną alternatywę, chociażby z kierownictwem Solidarności? Zero. Z Konfederacją Pracodawców Polskich, Lewiatanem, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, prawda? Żeby pokazać, że oto wysunęliśmy człowieka, który jest w stanie wiązać, jest w stanie... A może to jest jakaś alternatywa, nie na dziś, bo oczywiście dziś to nie ma szans, wiadomo, ale może jest to jakaś alternatywa na przyszłość. Ten kierunek działań warto otworzyć. Było 5 miesięcy i nic takiego nie było. Ten kandydat jest prezentowany w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość, to padło z trybuny sejmowej, jest jedyną liczącą się siłą opozycyjną, a cała reszta w ogóle się nie liczy. I jedynym realnym skutkiem w kategoriach politycznych kandydatury pana profesora Glińskiego będzie to, że pan prezes Jarosław Kaczyński, ja to mówię bez ironii, bo to jest chłodna ocena sytuacji, czyli co to? Będzie mógł bez ograniczeń czasowych mówić z trybuny sejmowej. Pewnie będzie mówił godzinę, półtorej, prawda? Czyli... Gdyby w
przy regulaminie Sejmu, no, jak są debaty nad ustawami, to może mówić 15 minut. Tak, to no to będzie mówił dużo, dużo. Czyli dłużej. Rozumiem, że sam kandydat jako Piotr Gliński jest osobą do zaakceptowania, natomiast znaczy, rozumiem, nie. że z powodów tego, że jest kandydatem PiS, Solidarna Polska go nie będzie popierała. Że jest kandydatem, który wisi w próżni. Mhm. Bo rozumiem, że nie poprzecie w głosowaniu. Znaczy, to jest tak, że pan profesor Gliński wystąpił o spotkanie z klubem. Sądzę, że do tego spotkania dojdzie. Natomiast to nie jest tak, że dlatego, że kandydat PiS-u. Dlatego, że kandydat pustki. Pewnej. Natomiast wie pan, jeśli chodzi... Gdyby poparło go chodzi, i Solidarna Polska, znaczy, to pewnie pan, już byłby kandydatem pan, trochę silniejszym. Nie ograniczajmy się do tej swego rodzaju szklanej pułapki na Wiejskiej. To i tak jest mniejszość. Pytanie, gdzie były rozmowy z Solidarnością? Gdzie były rozmowy z przedsiębiorcami? Gdzie były rozmowy z samorządowcami? No to przecież było powiedzenie przez Prawo i Sprawiedliwość, wy się nie liczycie. To jest kandydat nie polityczny, tylko autopromocji PiS-u. I wie pan, co będzie dalej wobec? Rozumiem. Czyli nie Solidarna Polska nie poprze, znaczy, szansa na... Nie powiedziałem, że nie poprze, powiedziałem, że jestem sceptyczny. Okej. Okay. Co będzie dalej przez najbliższy rok, dwa politycznie się działo? Jak prawica będzie próbowała... doprowadzić do obalenia rządu Platformy, bo rozumiem, znaczy, że jest to celem akurat wspólnym. Moim zdaniem Solidarnej Polski. Nie ma co mówić o obaleniu rządu Platformy. Przegłosowaniu. Tylko wygraniu wyborów. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to pan prezes Kaczyński zmiennym jest, ale na razie zapowiedział co 3 miesiące, no bo taka jest okres konstytucyjnej karencji, zgłaszanie profesora Glińskiego na premiera. No więc będziemy mieli w polityce, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, element cokolwiek humorystyczny. Ale pewna stałość będzie. No tak. A może w tym jest jakaś metoda, bo może przyjdzie taki moment, kiedy nagle... gdzieś zadzieje się jakiś kryzys. Wiadomo, że kryzysy polityczne przychodzą niespodziewanie i nagle okaże się, że... Proszę bardzo. A tu, proszę bardzo, jest profesor Gliński. Już był i wicepremier. I może wtedy i zaproponuje był Ludwikowi Dornowi, żeby był kandydatem, trzykrotnym kandydatem na premiera, czterokrotny, doświadczony polityk, prawda, w kandydowaniu na ale premiera. Może jest to jakaś... Mówi pan to z uśmiechem, ale może w tym jest metoda, która może zagra. Znaczy, mi to się bardziej kojarzy z takimi eksperymentami bardzo znanymi z psychologii behawioralnej dotyczącymi fiksacji. No jeżeli metodami eksperymentalnymi sfiksuje się szczura, to w pewnym momencie tu chodzi o dostarczanie pożywienia. On cały czas skacząc wali głową w ściankę. Można do tego doprowadzić. Raczej bym to tę drogę zgłaszania co 3 miesiące pana profesora Glińskiego na kandydata na premiera bardziej oceniam w kategoriach polityki sfiksowanej niż realnej polityki. Dziękuję bardzo. Ludwik Dorn był moim gościem.